Dobry wieczór bardzo, Samson Sopot, tuż po meczu ze Street State Bankiem. Panowie się przedstawią. Jakub Czerwiński. Rafał Walczak. No i chodzą słuchy, że było 3-0 taki piłkarski wynik. Tak, tak, dobrze, dobrze dzisiaj. Bardzo dobrze nam gra wyszła, ale tu bohater jest tylko jeden, można powiedzieć, bo kurde, takie akcje, co wyciągał, to szok. Dzisiaj naprawdę... Czyli panowie w niebieskim grali rewelacyjnie, a zero z tyłu dzięki temu panu, tak? Tak, dokładnie tak. Super, no to my do bohatera wieczoru. Lubisz taką piłkarską pogodę, rozumiem? Tak, dokładnie. Nieskromnie mówiąc, że taka pogoda zazwyczaj nam dopisuje niż słońce albo jakaś sucha aura. No i dzięki temu chyba deszczykowi nam dzisiaj wyszło. A który to wasz mecz? Czwarty. No i? Opowiadaj. Walczymy o dobre miejsce w trzeciej, w czwartej lidze. Tak. Nie szkodzi, cały czas się zgrywamy, wyniki na razie idą troszkę lepiej niż byśmy się spodziewali, sami jesteśmy zaskoczeni, ponieważ mamy deficyt w ludziach w kadrze, część kontuzjowanych, część zrezygnowała z przyczyn różnych, no i tak... Pochowałeś kogoś? Bo tak, mamy dwóch, trzech nowych łebków, na razie póki co spisują się dobrze, więc aby tak dalej. Rozumiem, a teraz powiedz jak tam z przodu, no bo trójeczka była z przodu i to dzięki? Znaczy, ciężko mi powiedzieć, ja generalnie gram w obronie, więc no ale mogę się pochwalić. Widziałeś, bo tak daleko nie jest do drugiej bramki. Tak? Nie, jest bardzo blisko, w zasadzie w końcówce to już w napadzie biegałem, nie? Tak. No dzisiaj dwie asysty, więc taki dobry obrońca można powiedzieć. Nie, naprawdę dobrze dzisiaj chłopaki wszyscy grali, graliśmy ładnie podaniami, jak rzadko się zdarza, natomiast no w tej chwili to mamy tylko jedną porażkę, 3 zwycięstwa, więc w tabeli jesteśmy chyba nawet na premiowanym miejscu, także dobrze nam idzie w tym sezonie. No i cóż, no. Oby do przodu, ale mówiłeś, że będziesz narzekał przed wywiadem. To był żarcik, bo ja generalnie narzekam. Ja tak co miesiąc, co roku, znaczy się co sezon mówię, że już odchodzę do Rafała, Rafał do mnie dzwoni, na końcu mówi, chodź Kuba, bo tam z tyłu trzeba porządek zrobić, no i tak. I robisz. No robimy razem. Super, to pozdrawiamy na koniec. Kogo pozdrawiamy? Wszystkich znajomych, niech będzie. Pozdrawiamy ze słowem. Pozdrawiamy wszystkich znajomych. Okay. To ja pozdrawiam wszystkich znajomych, kolegów z drużyny, no i moją żonę, która jest w ciąży, także. Dziękuję bardzo, kocham cię, kochanie, także. Karolina moja ukochana, tak. Dobrze, że imię nie pomylił. Wielkie dzięki panowie. Dzięki również. Do zobaczenia.